Hej dziewczyny, super, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj chcę dla Was zrobić filmik, który miałam w planach już od bardzo, bardzo dawna i naprawdę chciałam strasznie go nagrać, ponieważ zawsze, kiedy zaczyna się robić ciepło i przychodzi lato, na moim blogu post o podrażnieniach po goleniu wyskakuje mi jako najbardziej popularny i wtedy myślę sobie, cholera, ktoś się męczy tak jak ja się męczyłam. Bo ja niestety na początku, kiedy w ogóle zaczęłam używać golarek i w ogóle zaczęłam golić włoski, z takimi podrażnieniami męczyłam się całkiem długo i okolice bikini to był dla mnie ten rejon, w którym działy się prawdziwe dramaty i naprawdę cierpiałam po prostu po takim jednorazowym goleniu nawet tydzień. Ta skóra była bardzo podrażniona, bolała w ten dzień, przez następne dni bolała jeszcze bardziej, kiedy te włoski odrastały. Robiły mi się oczywiście stany zapalne, pewnie wiele z Was zna ten problem. Dla mnie włoski na nogach nie były nigdy tak problematyczne. Tutaj jakoś było dla mnie wszystko bezbolesne, ale wiem, że też dla wielu dziewczyn, tak jak dla mnie, strefa bikini to jest właśnie ten problematyczny rejon. Tą skórę też najłatwiej uszkodzić, więc mam nadzieję, że te patenty i triki, które ja opracowałam przez lata dla siebie, jakoś Wam pomogą. Czytałam też nawet dzisiaj wiele z komentarzy na blogu, które pisałyście mi w tym poście. Ten post macie tutaj niżej w linku, więc zobaczcie sobie, co inne czytelniczki tam polecały. To też są super sposoby i parę ja tutaj też dołączę, więc myślę, że to będzie taki dłuższy filmik i całkiem spory zbiór wiedzy dla Was. Oczywiście ja teraz po latach już nie mam tego problemu dzięki tym zmianom, ale myślę, że też w pewnej części dzięki temu, że moja skóra się jakoś przyzwyczaiła do golenia. Na początku to było naprawdę dla mnie koszmar i warto by się było zastanowić, dlaczego to nadal robiłam, chociaż to było dla mnie takie problematyczne, ale to oczywiście jest temat na osobny filmik. Ja nie jestem jakąś też przeciwniczką zostawiania włosków. Uważam, że włoski ogólnie na ciele są ok i nie w żaden sposób mnie nie brzydzą ani nie mam nic przeciwko nim. Jestem bardzo ciekawe, jaki jest Wasz pogląd na ten temat. No a u mnie z czasem po prostu złożyło się tak, że zachciałam te włoski ścinać i wtedy pojawiły się problemy. Pierwsza rzecz, która najbardziej mi pomogła, to było znalezienie odpowiedniej golarki. Ja tutaj ogólnie będę mówić raczej o sytuacji, w której używamy jednorazowych golarek, ponieważ to jest taka najszybsza opcja. I ja bardzo długi czas, zakładając, że powinnam używać golarek dedykowanych dziewczynom, takich właśnie szukałam. I wtedy pamiętam, że jakoś szczególnie żadna nie przypadła mi do gustu. Okazało się, że tak naprawdę bardzo wiele z tych golarek u mnie powodowało właśnie takie podrażnienia skóry i jedyna, która tego nie robiła, to była taka golarka Gillette Mach 3 z potrójnymi ostrzami i to była golarka męska. Ja używam tych golarek do teraz, jestem z nich bardzo zadowolona. O tej golarce też pisałam wtedy lata temu na blogu. I jakoś jestem, tak, trzymam się akurat tego rodzaju, który jest dla mnie najlepszy. Faktycznie widzę, że jeśli chodzi o minimalizowanie podrażnień, to była taka jedna z rzeczy, która naprawdę najbardziej mi pomogła. Więc jeśli macie tego typu problemy, to warto poeksperymentować z różnymi kolorkami i między innymi właśnie z tą. Myślę, że wiele z Was może bardzo ją polubić, jeśli jeszcze jej nie stosowałyście. Oczywiście piszcie mi też na dole w komentarzach, jakie są Wasze ulubione. Ja miałam też krótką przygodę z takimi, w której wymieniamy tylko ostrza, ale zawsze wracałam do tych jakoś, nie wiem, po prostu może to jest siła przyzwyczajenia, ale też na pewno to, że właśnie one sprawdzają się u mnie naprawdę fajnie. Takie golarki, w których wymieniamy tylko końcówki, też na pewno są świetne. Jeśli używacie, piszcie, co możecie polecić. Ogólnie jestem bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która pomoże nam nie tyle zminimalizować podrażnienia, co zminimalizuje ryzyko infekcji bakteryjnych po takim goleniu, jest oczywiście dezynfekcja naszej maszynki. I możemy to zrobić, nie wiem, z pomocą jakiegoś alkoholu, który mamy w domu, spirytusu. Ja naprawdę lubię używać Octenisept lub Octenisept, jak kto woli, o którym jeszcze później Wam powiem, bo to jest naprawdę fajna sprawa. I takim preparatem możemy sobie tą maszynkę po prostu spryskać, przetrzeć ją delikatnie wacikiem po użyciu, zaraz po użyciu oraz przed kolejnym użyciem. I myślę, że to też jest taka bardzo ważna sprawa, szczególnie jeśli trzymamy te maszynki w łazience. Warto trzymać je w zamkniętej szafce, bo w szufladzie. Nie trzymamy ich blisko toalety, nie trzymamy ich w takich miejscach, gdzie te bakterie mogą się jakoś roznosić. To są takie szczegóły, wiadomo, nie u każdego to może być kluczowe, ale wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Kolejna bardzo ważna sprawa dotyczy poniekąd tego, jak właściwie
powstają takie podrażnienia. I musimy pamiętać o tym, że naprawdę kluczowe jest uzyskanie maksymalnego jakby poślizgu, jakby takiego buforu przy skórze, który będzie w pewnym sensie dzielił naszą maszynkę od naszej skóry. I musimy wiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że nasz naskórek zostaje dość mocno starty przez ostrze maszynki, która oczywiście nie ścina tylko włosków, tylko tak naprawdę właśnie jakby delikatnie zbiera te warstwy naszej skóry, przez co ona jest podrażniona, jest jakby po prostu trochę mechanicznie starta. Dlatego bardzo kluczową kwestią jest to, żeby nie golić włosków na sucho i żeby stworzyć taką jakby, nie wiem, warstwę, bufor, który będzie trochę chronił naszą skórę od ostrzy maszynki i będzie sprawiał, że te ostrza będą się po niej bardziej ślizgać i nie będą tak mocno tego naskórka jakby, wiecie, ścierać. I ludzie ogólnie używają najróżniejszych rzeczy do golenia, a bardzo wiele osób używa pianek. Ja osobiście nie jestem aż taką fanką pianek do golenia, ponieważ sama wolę golić włoski na olejek. I tutaj podam Wam taki jakby, nie wiem, przepis czy patent na to, jak możemy stworzyć taki własny olejek do golenia, który nie tylko będzie właśnie tak jakby sprawiał, że ta maszynka będzie bardziej ślizgać się po naszej skórze. To nie ma aż takiego miejsca przy piankach do golenia i moim zdaniem przewaga olejków polega właśnie na tym. Możemy też użyć w jakiejś części oliwki dla dzieci, po której też ta maszynka bardzo fajnie się ślizga i wtedy to jest najlepsza opcja, tak jak wiem, ale potem mam teraz taki jakby przepis, czy też patent na to, żebyśmy stworzyły taki olejek, który będzie miał również działanie antybakteryjne. I to jest moim zdaniem super sposób, bo już przy samym goleniu możemy jakby przeciwdziałać tym infekcjom bakteryjnym, które później często mają miejsce, właśnie dlatego, że ten naskórek jest taki podrażniony i trochę jakby w pewnym sensie bezbronny, pomijając już takie sprawy, że możemy się czasem najzwyczajniej zaciąć i to też nie jest zbyt fajne. Mamy takie olejki, które wykazują dość spore działanie antybakteryjne. I jeśli chcemy przygotować nasz własny olejek do golenia, to oczywiście wybieramy nasz olejek bazowy. To może być olejek jakikolwiek, nie wiem, jakikolwiek lubimy, to może być olejek, który posiadamy już do olejowania włosów, olejek, który używamy w kuchni. To może być też oliwka dla dzieci. W Rossmanie są też takie bardziej jakby eko-oliwki z całkiem fajnym składem i to też jest fajne połączenie olejków. I najlepiej jest do takiej bazy dodać trochę takich składników, które mają działanie antybakteryjne. I jest parę takich olejków. Takim olejkiem jest na przykład olejek laurowy, który ja mam tutaj. Olejek laurowy naprawdę bardzo mocno antybakteryjnie działa i jest świetny. Natomiast jego wadą jest to, że jest dość gęsty, więc musimy go w takiej niewielkiej ilości połączyć. Tutaj możecie zobaczyć, że on jest faktycznie w takiej formie bardzo stałej. Na olejek laurowy też całkiem fajnie goli się skórę solo, więc możecie rozpatrzyć go ewentualnie jakby w takiej funkcji i nic do niego nie dodawać. To nie jest najpiękniej pachnący olejek, ale jego właściwości przeciwbakteryjne są naprawdę super, więc warto go dodać. Olejek NEM też będzie działał w ten sposób, jest naprawdę świetny i też będzie działał też na przykład przeciwgrzybicznie i tak dalej. I oczywiście standard, olejek Tamanu, który jest naprawdę świetny. Niestety żadna z tych olejków nie ma jakiegoś cudownego zapachu, ale ich działanie jest naprawdę fenomenalne, więc warto sobie taką mieszankę samemu myślę przygotować dziś. No i zapomniałabym o jeszcze jednym genialnym olejku, który stosuję do tego rodzaju mieszanek, albo stosuję też często po goleniu. Postawiłam go sobie na stole trochę dalej i byłaby klapa totalna. To jest olejek żywokostowy z gojnikiem. To jest fenomenalny olejek, jeśli chodzi o regenerację skóry. Jest naprawdę genialny, ja pisałam o nim jakiś czas temu posta na blogu, ogólnie żywokost. To jest naprawdę fajna i ciekawa roślina, więc ten olejek może być na przykład nawet naszym olejkiem bazowym, jeśli bardzo zależy Wam na takiej ekstra mieszance. Ten jest naprawdę boski, niesamowicie go polecam. To jest coś, co naprawdę jest takie bardzo fajne i ciekawe i też, co najważniejsze, działające. Jeszcze nie próbowałeś golenia na olejek, to jest naprawdę fajna opcja, ja robię to bardzo często. Wady są takie, że ta skóra potem jest trochę tłusta. Jeśli ktoś tego nie lubi,
no to może będzie mu to przeszkadzało, ale moim zdaniem odbudowanie jakiejś takiej warstwy na skórze jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby to były olejki, które będą przeciwdziałać tym stanom zapalnym. I moim zdaniem to jest akurat lepszy patent, taki lepszy sposób, jeśli macie do wyboru sklepową piankę albo taki własny robiony olejek. To oczywiście zawsze lepiej jest wybrać olejek. Zdarzało mi się też dodawać, ale to dosłownie kropelkę, oleju z oregano, który jest takim totalnym zabójcą, jeśli chodzi o bakterie i naprawdę nic mu się nie oprze, ale on jest dla skóry bardzo drażniący, więc jeśli robicie mieszankę na okolicy bikini, to naprawdę radzę z tym olejkiem uważać. Olejek lawendowy też jest bardzo fajny, ale wydaje mi się, że tutaj tamanu, właśnie olejek laurowy, olejek z czarnuszki, neem są takie najbardziej jakby jednocześnie łagodne dla skóry, takiej też dla bakterii niekoniecznie, i łagodne, i takie bezpieczne olejki, które możecie używać. Sama też bardzo, bardzo często gole włoski po prostu na mydło Alepo, i mydło Alepo też ma właśnie takie bakteriostatyczne właściwości dzięki zawartości olejku laurowego. Zdarzało mi się też golić na olejek, na mydełka węglowe, które są bardzo fajne, i u mnie ten sposób się naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdza. Te ostrza się bardzo dobrze ślizgają też po takim mydle. Nie mam problemu z podrażnieniami później, więc to jest też jakaś opcja, być może nie dla każdego, bo te osoby, które mają bardzo delikatne skórę i większą skłonność do podrażnień, być może taka mieszanka olejków będzie dla nich lepsza. Ale wydaje mi się, że akurat mydełko Alepo czy mydełko węglowe to jest taka bardzo fajna alternatywa, trochę szybsza. I ja osobiście bardzo lubię jej używać, u mnie naprawdę sprawdza się fenomenalnie. Dla wielu osób sama technika golenia też może mieć jakieś znaczenie. I bardzo polecam, na ile to możliwe, golenie włosków właśnie zgodnie z ich kierunkiem jakby wzrostu, czyli goleniem z włosem, nie pod włos. Oczywiście, kiedy golimy pod włos, to te włoski są jeszcze lepiej ucięte i jeszcze krótsze. Jeśli bardzo nam na tym zależy, a pewnie tak jest, to takie golenie pod włos fajnie jest zostawić sobie na takie ostatnie pociągnięcie, czyli cały czas golimy te włoski z ich kierunkiem wzrostu, a już na sam koniec jednorazowo przeciągamy tą maszynką pod włos. I zauważyłam, że taka technika też minimalizuje podrażnienia, ponieważ kiedy golimy włoski pod włos, to te ostrza unoszą nasze włoski oczywiście, i się ścinają je bardziej przy skórze, ale ta skóra, do której ten włosek jakby, z której ten włosek wyrasta, też jest delikatnie uniesiona i ona może być właśnie przez te ostrza maszynki zadrapana, tak jakby. No i niestety to takie golenie pod włos bez poślizgu jest moim zdaniem najczęstszą przyczyną w ogóle takich niefajnych, bardzo niemiłych podrażnień właśnie w okolicach samych włosków. Więc okej, ścięłyśmy już nasze włoski. Co możemy nałożyć na skórę po to, żeby zminimalizować jeszcze to ryzyko tych stanów zapalnych? Jest parę rzeczy, które działają całkiem fajnie. Ja swego czasu całkiem często przecierałam taką skórę AUN-em. AUN też ma działanie bakteriostatyczne i będzie przeciwdziałał rozwojowi bakterii. Bardzo fajną rzeczą, którą odkryłam jakiś czas temu, mając w ogóle ospę, jest taka pianka, która nazywa się POX Clean, i to jest pianka dla dzieci chorych na ospę wietrzną, ale ona też ma takie bardzo mocne działanie antybakteryjne i działa naprawdę dobrze, więc to jest taka ciekawa sprawa, którą też możemy wypróbować, jeśli mamy skłonność do podrażnień. Kolejne rzeczy to oczywiście wszystkie te olejki, o których mówiłam, je też możemy zastosować później, jeśli nie goliłyśmy na olejek. Zaraz po goleniu możemy spryskać też delikatnie naszą skórę Octaniseptem. Jest naprawdę świetny i on jest jakby w pewnym sensie produktem dedykowanym do tego typu problemów i to daje naprawdę dużą różnicę. Jeśli macie totalnie bardzo często właśnie stany zapalne po goleniu, bardzo polecam, musicie to naprawdę kupić, jest ekstra. Są też takie rzeczy, którymi możemy posmarować naszą skórę, które pomogą. To jest na przykład Vitella i Ktamo, też bardzo fajny krem, dostępny z tego, co pamiętam, w aptekach, różnych superfarmach i tak dalej. On bardzo pomaga. Kolejnym świetnym kremem jest krem, który uwielbiam, ale teraz go nie mam. To jest Sea Sulfate
z Aven. Tutaj możecie go zobaczyć. Ja też pisałam o nim bardzo, bardzo dużo na blogu. Właściwie wszystkie linki, które mogą Was zainteresować, będziecie miały oczywiście na dole. To jest świetny krem, który naprawdę pomaga przy tego typu problemach i szczególnie przy strefie bikini. Jest naprawdę ekstra. Jeśli się, nie daj Boże, jakoś bardziej pozacinałyśmy niechcący, to polecam też wodę utlenioną w żelu i tribiotyk. Tribiotyk też jest bardzo fajny, jeśli po prostu mamy problem z takimi większymi rankami. Kolejna sprawa, jeśli próbowałyście już wszystkiego, wymieniłyście maszynkę, czyścicie ją, macie odpowiednią mieszankę olejków do golenia, smarujecie wszystko po goleniu i nic nie pomaga, to warto jeszcze przerzucić się na taką maszynkę elektryczną, która nie ścina tych włosków tak bardzo przy skórze, przez co ta skóra też nie jest tak podrażniona. Wtedy oczywiście włoski nie są tak idealnie ścięte, no ale nie mamy też takiego problemu z podrażnieniami, to już jest kwestia osobistych preferencji i tutaj to jest takie trochę coś za coś, no ale faktycznie wtedy nie mamy jakby stricte takich problemów z samą skórą. Kolejną metodą, która pomaga naprawdę wielu osobom, które nie mogą się dogadać z goleniem maszynką nijak i zawsze to się u nich kończy źle, są kremy do depilacji. I krem do depilacji działa w ten sposób, że rozpuszcza nasze włoski, które potem zbieramy szpachelką. I ja osobiście testowałam trochę kremów do depilacji i to jest taka metoda, z którą ja miałam osobiście średnie doświadczenia, ze względu na to, że zdarzały mi się podrażnienia czy reakcje alergiczne po tych kremach. To są wiadomo kremy, które, ponieważ mają rozpuścić włos, nie są szczególnie delikatne i obojętne na naszej skóry. Tutaj z tym też musimy się liczyć. To są składy, no takie, wiecie, dość mocne, to nie są naturalne, delikatne rzeczy, ponieważ inaczej ten włosek nie zostałby rozpuszczony, więc musimy same zadecydować, co wolimy, ale też bardzo wiele z Was pisało mi o tym, że lubicie tą metodę i to jest fajna i wygodna rzecz dla Was, więc jeśli komuś maszynka zupełnie nie podchodzi i te sposoby nie zdają jakby egzaminu, no to warto spróbować właśnie z kremami do depilacji. Czemu nie? Możemy też odrobinę taką skórę przed tym kremem do depilacji zabezpieczyć, możemy posmarować ją delikatnie jakimś kremem albo olejkiem. Wtedy te włoski i tak zostaną najprawdopodobniej rozpuszczone. Ja to robiłam i u mnie mimo tego krem do depilacji i tak działał, więc tutaj trzeba próbować. Wiadomo, jeśli chodzi o krem do depilacji, to wszystko też zależy od tego, jak grube macie włoski. O tyle ta sprawa jest fajna, że te włoski naprawdę nie są wtedy widoczne i wiele dziewczyn, które narzekają na widoczność włosków po goleniu maszynką, preferuje efekt po kremach do depilacji. Wiele moich przyjaciółek bardzo lubi, jeśli te włoski są naprawdę super króciutkie, jak najdłużej i w ogóle nie są widoczne. Więc jeśli to dla kogoś jest bardzo ważne, to jest kolejny plus, który przemawia za kremami do depilacji. No i jeśli ktoś ma duże problemy z usuwaniem włosków, to oczywiście trwale pomoże depilacja laserowa. Albo na przykład takie domowe IPL, które ja też mam i używam już dość długo. To naprawdę działa, tylko trzeba poczekać na efekty, to jest jedno. A po drugie, trzeba być naprawdę upartym i mieć czas, który możemy na to poświęcić. I trzeba zadecydować, czy naprawdę będziemy to robić i być super wytrwałym, ponieważ bardzo często kończy się to tak, że nam się trochę po prostu nie chce, jakby. To jest też taki czas, który musimy mieć dla siebie, musimy mieć wszystko wygodnie, szczególnie jeśli chcemy robić okolice bikini. Też trzeba być w pewnym sensie odpornym na ból. Ja na przykład nie mam w ogóle problemu z nogami czy z pachami, ale okolica bikini już jest dla mnie trochę za ciężka. Też zależy jakby od osoby, trochę zależy od dnia cyklu czasem. Ale tak jak mówię, trzeba się po prostu uprzeć i trzeba być pewnym, że będziemy to robić. Wtedy taka inwestycja faktycznie ma sens. To już chyba wszystko ode mnie. Zdradziłam Wam moje najlepsze sposoby. Teraz czekam na Wasze komentarze, naprawdę świetnie się je czyta. Piszcie, co Wam pomaga, jaki jest ogólnie jaki jest Wasz stosunek do usuwania włosków, czy robicie to, czy nie, czy lubicie swoje włoski, czy też są dla Was głównie zmorą. Co Wam pomaga, jeśli chodzi o takie podrażnienia i myślę, że te Wasze komentarze też przede wszystkim będą bardzo pomocne dla innych dziewczyn, które będą oglądać ten filmik. I pewnie podsuniecie mi też coś fajnego, bo wiele razy korzystałam z Waszych super rekomendacji, więc piszcie jak najwięcej. Ogólnie jeśli chodzi o moje włoski, to też ja tak naprawdę nie mam z nimi jakiegoś wielkiego problemu, w sensie właściwie w pewnym sensie je lubię i akceptuję. Usuwam je, bo wolę taką gładką wersję skóry, ale jakby przeciwko samym włoskom tak bardzo nic nie mam i zdarza mi się o nich zapominać. Miałam też okazję zrobić depilację laserową całego ciała i wtedy jakoś tak się na to nie zdecydowałam, bo było mi trochę dziwnie z myślą, że mogłabym w ogóle już jakby tak się w większej części
się ich pozbyć. A pamiętam, że kiedy weszłam w okres dorastania i te włoski się u mnie pojawiły, to byłam naprawdę przeszczęśliwa i bardzo się z tego powodu cieszyłam, więc nie wiem, jestem ciekawa, jak to jest u Was. Naprawdę piszcie, bardzo chętnie o tym poczytam. Jeśli ten filmik Wam jakoś pomógł, albo chcecie widzieć więcej typu materiałów, to dajcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, bardzo fajnie było dzisiaj dla Was nagrywać. No i widzimy się w następnym filmiku, mam nadzieję, że niedługo. Buziaki!